Wznawiam obrady po przerwie. Szanowni Państwo, o godzinie 13 wykonałam telefon do radnego Szczęsnego, żeby ja nie będzie brał udziału w sesji, po czym 20 po 13 zalogował się na Teamsy, jednak nie zalogował się do posiedzeń, teraz wylogował się również z Teamsów, więc nie będzie brał udziału w dzisiejszej sesji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. Projekt numer 1. Nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci wzięcia udziału. Jedno pytanie, przepraszam. Proszę. Pan radny Kazimierz sam zrezygnował? Proszę otworzyć na panie wójcie, ja mam nagranie, dzwoniłam do pana radnego, pytałam, czy będzie brał udział. Powiedział, że raczej nie, nie ma takiej możliwości, żeby go było tutaj widać. Żeby go było widać, tak. Ale czy chciał brać udział w głosowaniu? Proszę? Czy chciał brać udział w głosowaniu? Panie wójcie, nie jest zalogowany do e-posiedzenia. Nie mamy go na Teamsach również. Tak jak była mowa, że chcemy widzieć radnego, czy to on bierze udział w sesji, czy to on głosuje, czy nie. Także chyba wyraziłam się jasno. Czyli w tym momencie, że go nie widać, to jest jedyny powód. Nie, nie tylko, że go nie widać, panie wójcie. Ja dzwoniłam, radni był pan Marek Marowski, ja był Damian, jeszcze był Emilian. Mam również nagranie z tej rozmowy. Chce pan, żebym odpuściła to nagranie? No bardzo proszę. To już godzina była 13.10. Panie Kazimierzu, czy będzie miał pan możliwość? Sprzężenie jest mikrofonem. Czy będzie miał pan możliwość tutaj obrazować się z nami? Czyli nie będzie brał pan udziału, tak? Ale też wskazana, a nie mieliśmy
odnośnie dostępu, chodzi o poziom dopuszczalnego hałasu. Poziom hałasu, jaki mierzony, na hałas drogowy narażonych liczbą mieszkańców, to tutaj nie mamy dostępu. Bezpieczeństwo i tutaj są również sprawozdania jednostek zewnętrznych, a szczególności policji oraz o administracji, finansach gminnych i strategia czy też zagrożenia COVID-19 podjęte jakie były zagrożenia, bądź też koszty i koszty związane ze zwalczaniem pandemii. Myślę, że wszyscy radni zapoznali się z raportem. Myślę, że jeśli będą jakieś pytania, to oczekujemy. To bardzo proszę i oddaję możliwości, bo sobie przy pomocy kierowników będziemy udzielać pytań. Dziękuję. Ja proszę pani radny Zielonka. Panie Przewodnicząca, w statucie, jak i w ustawie jest mowa o tym, że wójt przedstawia raport, więc ja będę chętnie zainteresowany tym, co pan wójt na temat tego raportu ma do powiedzenia. To, że przeczytaliśmy i się zapoznaliśmy, to wcale nie znaczy, że nie chcielibyśmy usłyszeć, co wójt ma w tej kwestii. Do dodania. Ja bardzo. Jeżeli mam w tym momencie przedstawię cały raport, to poproszę poszczególnych kierowników o zdanie relacji poszczególnych, począwszy od charakterystyki ludności i przedstawienia programu. Poproszę pana kierownika Podolskiego o przedstawienie charakterystyki ludności. Ludność w wieku przedprodukcyjnym jest
dzieci w wieku szkolnym, w wieku roku, to jest w wieku 7 lat było 103. Również została przedstawiona w raporcie piramida wieku. Piramida wieku jest piramidą charakterystyczną dla społeczności starzejącej się. Właśnie mimo tego jednorocznej zmiany, kiedy osób w wieku przedprodukcyjnym jest więcej niż osób w wieku poprodukcyjnym. To wszystko.
jeśli chodzi o charakterystykę ludności, tak pani tak, widzicie? To proszę, nie wiem, czy dalej będzie pan kierownik. Mamy budżet i poprosiłbym w tej chwili panią Barbarę Smodę-Gierz. Roku przerosły wasze oczekiwania, czy jesteście skromni?
o takie rzeczy, a nie o suche fakty, bo to wszystko mamy. To po to nam drukowano kilkanaście stron, żeby teraz to czytać. A ja osobiście to przeczytałem, więc nie wiem, czy cała reszta radnych chce słuchać suchych faktów, czy wyciągniętych wniosków na podstawie informacji zawartych w raporcie. Drugi raz się tego domagam, pan wójt powiedział, że każdy kierownik będzie referował swoją działkę. To proszę o zreferowanie, a nie o czytanie informacji. Jakie urząd ma wnioski, czy ktoś wójt będzie nam tutaj o wnioskach mówił, to bardzo proszę. Bo rzeczywiście myślę, że wszyscy przeczytali raport. Szanowni Państwo, drodzy radni, czy przeczytaliście raport? Tak. To proszę nie czytać tego. Po raz kolejny, tylko wkrótce do... Chwileczkę, jeżeli mówimy, jak on dostanie gminy, czyli to, co się wydarzyło w roku 2020. I w tym momencie, jeżeli chcemy, jeżeli my tego nie przytoczymy, to przepraszam bardzo, to tak jakbyśmy jakby nic się nie działo. Natomiast wnioski, które płyną, no na pewno w tym momencie jest kwestia ich dalszej, jest kwestia przyjrzenia się i myślę, że tutaj powinna być dyskusja tych wydatków i ewentualnie jakie które z tych wydatków, czy one wszystkie muszą być ponoszone w takiej wysokości czy innej, ale to jest to są wnioski i czy można w ogóle jako tako ograniczyć wtedy, w jakiś sposób ograniczyć te wydatki, bo można to wszędzie. Natomiast w tej chwili, Szanowni Państwo, raport, no ja powiem szczerze, że w tym momencie ten raport, który jest opracowany, czyli to jest mowa o tym, co się wydarzyło w 2020 roku. I jakie były w tej chwili, jeżeli mówimy, jakie były wpływy, jakie były wydatki, co poniesiono. Oczywiście możemy się nad tym w tej chwili, czy inwestycje, które były, albo dlaczego nie zostały zrealizowane część rzeczy. Możemy mówić tutaj o... No właśnie o takich rzeczach, proszę mówić. O pandemii, która w pewien sposób wyłączyła, bądź zaczęła niepewność, co się będzie działo, bo był to rok szczególny, 2020, kiedy na wiosnę, to co się wydarzyło w ubiegłym roku wydawało się, że właśnie ta pandemia wstrzymała, zawiesiła działalności, zawiesiła wpływy podatkowe, nie wiadomo było, co się będzie działo i one zaważyły też w pewien sposób na wykonaniu tego budżetu, na realizacji dochodów i wydatków, bo to było coś nowego. Oczywiście mając na myśli w tej chwili, co się wydarzyło w roku 2021, ilość zgonów, ilość to co w ubiegłym roku było, to właściwie była tylko zorganizowaliśmy sobie sprawy, że to może aż takie rozmiary osiągnąć. Więc w tym momencie oczywiście na zimne każdy dmuchał, wysyłane ta rzecz, ta niepewność środka wymuszała takie, a nie inne działania, bo w pewnym momencie dochody były zagrożone. To, że one się w końcu zostały wykonane i tak jak Państwo widzicie, no to jest kwestia drugiego półrocza, w którym jednak okazało się, że podatki do nas wpływały. No to właśnie, Panie Wójcie, ja chciałbym usłyszeć te przyczyny, te skutki, to wszystko, o czym Pan ogólnie mówi, to chciałbym od każdego kierownika, żeby to było zreferowane. Mnie nie interesuje i pewnie mieszkańców też, że inwestycje były wykonane za 600 tysięcy. Nas interesuje, co było wykonane, co było w planach, a nie zostało wykonane, bo na przykład pandemia, jakie są konsekwencje tego, jaki jest status, czy projektu, czy realizacji. Jeżeli nie było, bo nam nie starczyło, bo był COVID, to czy to będzie w przyszłym roku robione, czy za dwa, czy na jakim etapie, to jest takie informacje. Nie, proszę nie czytać nam suchych liczb, bo to nie jest szkoła i pierwsza klasa, my umiemy już czytać. Chcielibyśmy poznać Wasze wnioski. Jeżeli był COVID, jeżeli Pan stwierdził teraz, że była sytuacja, jeżeli chodzi o wpływy
chcemy wiedzieć, jaka była, kiedy było zagrożone, jak to było zagrożone, ile na przykład nie mieliście wpływu, ile wpływów z podatków nie było, a ile dostaliście na przykład z ZUS-u. Bo tutaj z naszych informacji, które zbieramy przez pół roku, to wychodzi, że generalnie ten COVID to tej gminie to się przysłużył, a nie zaszkodził. Takie informacje chcemy. A nie suche liczby. Jest to na BIK-ie, każdy mieszkaniec może sobie przeczytać. Od was w tym momencie macie parę minut na to, żeby zreferować ten raport. I tego to chciałbym uzyskać. Dziękuję. Jeżeli wracając, to jeszcze raz powtarzam. Jest to pan kierownik tutaj przedstawiła, że umorzenia, no bo w głównej mierze do nas dotykały nas jako wpływy ograniczone z umorzeń, bo ludzie nie byli w stanie zapłacić środków podatku. I tutaj pani kierownik mówiła, że oddać te podatki, umorzenia, to jest 52 tysiące i podatki od osób fizycznych to jest kwota 45 625 zł, z czego podatki od nieruchomości 29 tysięcy, a od środku transportu 16 tysięcy. W roku 2019 skutki umorzeń to była kwota 23 tysiące, czyli dwukrotnie większa praktycznie, rzecz kwota umorzeń została umorzona ze względu na pandemię. Jeżeli o inwestycjach, one są szczególnie opisane, które inwestycje udało się zrobić. Te, które się nie udało zrobić, zostały w tym roku ponowione. I one są w budżecie tego roku. Miały być jako środki niewygasające, w tej chwili są wprowadzone do budżetu na rok 2021 i to między innymi tam była kwestia na przykład Mowy Sale, czy ulicy Ogrodowej, przebudowy ulicy Ogrodowej, na przykład z tych większych inwestycji, czy też Oszol, które realizacje zaczęliśmy w roku, a w tym roku kontynuujemy i z tego co wiem, to te prace idą rytmicznie i jest szansa, że do końca października, tak, zostanie ten trzon zbudowany. To jest z tych większych inwestycji. Poza tym to co Państwo radni tutaj już wiedzą, bo też o tym rozmawialiśmy, przebudowa drogi i dofinansowanie w wysokości 617 tysięcy zostało również zrealizowane. No tutaj dzięki też środkom zewnętrznym. Także co do tej części finansowej, to myślę, że to trzeba Państwu przedstawiliśmy i to można pytać teraz o jakieś kolejne rzeczy, które są, które mogły być robione, a nie zostały. Dziękuję. Proszę radny. Dziękuję. Panie wójcie, powtórzę za radnym Czarneckim. Proszę o opisanie tego, jak wygląda stan gminy. Raport o stanie gminy, tak się nazywa dokument, tak jest zatytułowany w pierwszej stronie. I to nie jest kwestia spisania kroniki dzień po dniu, co się działo i opowiedzenia o tym, ale sięgnięcia do wniosków, które jesteście jako urząd w stanie wysnuć na podstawie wydarzeń, które miały miejsce. Wspomniał Pan o tym, tutaj tak roztacza Pan taką wizję i nie życzę sobie, żeby wycierał Pan twarz tak często ulicą Ogrodową, o której Pan wie, że ona nie będzie zrobiona. I uprawia Pan teraz martyrologię, próbując wytłumaczyć wszystkim, że ona nie jest wybrana tylko do tego, że nie została wprowadzona do wniosków niewygasających. A przypomnę Panu, że 22 grudnia sam Pan powiedział, że do żadnego projektu ulicy Ogrodowej nie zgłaszał, a wsparcia finansowego 20 grudnia to było, może Pan sobie cofnąć nagranie. A druga rzecz jest taka, że nie jest Pan zainteresowany realizacją tego projektu z własnych środków. Więc kłamie Pan jeszcze do tego wszystkiego. Chciałbym zapytać, jeżeli jesteśmy przy finansach, co autor raportu, czyli Pan, bo Pan się pod nim podpisał, miał na myśli,
W dziale 757 obsługa długu publicznego wynosi 37,29%. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Co jest bazą? 1,2 mln, cały budżet? Co jest bazą, żeby mógł sobie policzyć? Strona 18 dla Państwa urzędników i Pana, Panie Wójcie, jeżeli Pan nie wie, co Pan napisał. Pierwszy akapit, dodam jeszcze. Pierwsza linijka, Pan wiecie. Od czego to jest baza? Planowane były kwoty. Jaka to jest kwota? 178 990, a zrealizowano w wysokości 66 738 zł. To stanowi 37,29. I żadnej groszy nie było? Pełne złoty się kwota zamknęła? Nie. To jeżeli pan chce do wyłotu. Naprawdę? Jeszcze 15 groszy. 66 738 zł i 15 groszy. Nawet raportu nie potrafi pan przygotować o stanie gminy, którą pan zarządza. W kolejnym akapicie znajdzie pan informację o tym, że różne rozliczenia. Co znaczy różne rozliczenia? Co to jest nazwa? Co to za nazwa? Co ona zawiera? Różne rozliczenia. Czy w raporcie o stanie gminy za rok 2021 w różnych rozliczeniach znajdziemy też niepotrzebną delegację pana Macieja do Imży? Nie, to nie na pewno. To nie są te rozliczenia różne? To nie było ujęte w tym. I zwróćcie Państwo uwagę, że znowu mamy realizację wynosi 100,80%. Jakiej bazy? Czego? Czy to jest raport? Jeżeli nie chcecie Państwo tego pisać, to w ogóle tego nie powinno tutaj w dokumencie być. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby ten element finansowy zawarł się w kilku zdaniach, mówiąc o tym, że sytuacja covidowa spowodowała takie zmiany, wymusimy od nas takie działania. W związku z powyższym nie zrobiliśmy tego i tego, ale zrobiliśmy to i to. Rzeczy niezrobione, których w raporcie pan nie zamieszcza, bo nie pisze pan nic o tym, że nie została zrobiona nic ogrodowa. Czy znajdę gdzieś to? Ale powiedziałem, czy... Ale czy znajdę, czy mogę, czy miałem okazję ja, mieszkańcy, żeby przeczytać o tym, że nie została zrobiona? Jako wnioski materiałowe. I są tam? Jest tam mowa o ulicy Ogrodowej, bo ja to czytałem. Czy pan czytał? To znaczy? Znajdę tam informację o tym, że ulica Ogrodowa nie została zrobiona. Pan mówi, pyta o wnioskach. Proszę powiedzieć, na jakiej podstawie w tej chwili pan bierze, raport jest odkasowany zgodnie z uchwałą. Natomiast w tym momencie państwo otrzymuje się wnioski, więc ja te wnioski na bieżąco. Ale raport na bieżąco przedstawiam. Nie, proszę pana, nie będziemy tak rozmawiać, że jest słowo za słowo. Czemu nie będziemy rozmawiać? Raport jest w stanie gminy, no to... Czemu pan nie chce powiedzieć o swoich materiałach, które pan przygotował na dzień dzisiejszy? Nie mam pana prawa. To było pytanie. Nie, proszę pana, to ja powiedziałem, że nie będziemy rozmawiać, czy o stanie, że jeżeli ja pan będę w stanie, pan będzie się opiekał. Proszę do mikrofonu, w ogóle pan nie słyszę. Ma pan pytania, bardzo proszę. No zapytałem, czemu pan nie chce rozmawiać o stanie gminy? Proszę pana, przedstawiamy ten raport i państwo, jeżeli oczekujecie wniosków, to je uzupełniam w miarę. Natomiast w miarę posiadanej wiedzy, bądź też ewentualnie w tej chwili. Raport nie został opracowany zgodnie z uchwałą. Tam, nie wiem, nie oczekiwaliście państwo, że będą wnioski, ale te wnioski można sformułować i można państwu przedstawić. To zastanawiam się, dlaczego w naszej gminie mieszka 9700 mieszkańców. I tak jak to powiedział pan kierownik Zgodowski, podpiera się danymi wewnętrznymi. Tymi samymi danymi podpiera się pani kierownik GOPS-u i wskazuje wartość, czyli mieszkańców z roku 2020 o 34 osoby różną. To macie tą samą bazę. A ktoś ma jeszcze inne dane? No i co w związku z tym? Jeżeli by pan napisał, że z GUS-u, to bym szukał analogii w GUS-ie. Jeżeli pan mówi, że podpiera się pan danymi własnymi gminy, szanuję pana za to, że wskazał pan źródło. Ale jeżeli to samo źródło jest wskazane w innym dokumencie i się różni za ten sam okres, to pytam dlaczego. Tam też jest wskazane, że na podstawie danych z ewidencji ludności. Z danych, tak? Gdzieś to Marek? W GOPS-ie też jest wskazane z danych. Tak. Skąd różnica 34 osób? Ale GOPS-owskiego dzisiaj mi nie
złożyli sprawozdanie. Tego nie jestem w stanie wyjaśnić. Ja dałem to samo sprawie jedynie. To wyjaśnijcie sobie, kto ma rację. Czy pan, czy pani kierownik Gorski opracuje czasami sami dane? No bo to same materiały są podane, te same dane. Dokładnie jest ta sama baza. Tak, tak. Ta sama. Panie Pieter, to czytam. Tak, tak. Dobrze, dziękuję. Proszę, panie wójcie. Pan kierownik, nie, to będzie kontynuował. Nawet dane tam są procenty, bo to jest 19 roku. Tak, jest. Myślę, że o funduszu sołeckim jeszcze tygodnik, bardzo proszę o funduszu sołeckim, bo to interesuje wszystkich mieszkańców. I tutaj są przytoczone zadania, i których ewentualnie nie udało się zrealizować. W ramach funduszu sołeckiego, tak jak powiedziałam, podnieśliśmy wydatki bieżące na poziomie 278,508 zł, co stanowiło 96%. W ramach funduszu sołeckiego podnieśliśmy wydatki bieżące na poziomie 278,508 zł, to jest 96% i 77% zakładanego planu. Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wykonano na 121,253 zł. Tak jak wspomniałam wcześniej, niektórych zadań nie udało się wykonać z powodu panującej pandemii wirusa. Między innymi tam były wydatki takie dla kół gospodyń wiejskich. Wiadomo, ograniczone były spotkania i niewykonane były te wszystkie zadania, które sobie poszczególne sołectwa zakładały. W sołectwie błędów w większości sołectw zaplanowanych było 78 zadań do realizacji. Większość zadań była zrealizowana, ale tak jak wspomniałam, niektórych nie byliśmy w stanie wykonać. A dlaczego? No z powodu panującej pandemii. Niektóre sołectwa zaplanowały sobie zadania, które z powodu zbyt małych środków, które sobie przeznaczali, te środki były niewystarczające na realizację niektórych zadań, a z poziomu naszej gminy, z poziomu gminy nie byliśmy w stanie dołożyć. Niektóre zadania były porozpoczynane i są przeniesione na, kontynuują sobie sołectwa w 2021 roku. Czy mogę w tym temacie zabrać parę pytań? Proszę pani. To pani jest odpowiedzialna za fundusz sołecki? Bo to, co pani mówi, to się może zgadza z niektórymi przypadkami. Proszę mi opisać realizację funduszu na terenie osiedla Zamojszczycy. Ani pan COVID niczym nie przeszkodził. Pieniądze też są. Czemu to nie jest zrealizowane? Mogę? Proszę. Panie radny, jak pan wie, podpisana jest umowa, umowa jest podpisana, czy pani kierownik jest bieżąco, czyli kwestia zrobienia projektu oświetlenia na osiedlu. No jest to trochę problem, dlatego że zarówno chyba zgłaszający to zadanie, jak i po części ja, byłem przekonany, że rozbudujemy tą linię, doprowadzimy do miejsc, w których brakuje oświetlenia i wtedy będziemy mieli, po prostu wszyscy będziemy zadowoleni. Okazuje się, że nie, bo i tutaj pan uczestniczył w spotkaniu i wrócę do tego, że tego nie da się tak zrobić, dlatego że instalacja, która jest na terenie osiedla rozłożona, ona się nie będzie nadawała. Nikt nie podpisze się pod takim projektem, który będzie tylko dokładane będą kolejne punkty do oświetlenia. I powstał nowy projekt, który nie zyskał na dzień dzisiejszy akceptacji, bo żeby
iść podwórko po podwórku i ewentualnie tu szukać, od nowa to oświetlenie zmodernizować i zrobić to zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Także na pewno to jest problem. Panie kierownik, w tej chwili czy jest jakaś możliwość, czy coś się wyruszyło do przodu? Krzesełko. Który otrzymał umowę od nas jeszcze w poprzednim roku, w którymś momencie, miesiąc temu, stwierdził, że nie jest w stanie kontynuować tych prac przy takim dużym oporze ze strony społeczeństwa. Jesteśmy z nim po rozmowach. Mam taką nadzieję, bo tak się rozstałam z panem przed moim urlopem, że spotkamy się jeszcze teraz w tym tygodniu, że zmienimy zakres, że to oświetlenie uliczne, które tak zostało określone i miało na celu, przynajmniej takie były założenia, że będzie projektowane i będzie wyświetlać parkingi, które w przyszłości mają być tam zaprojektowane, prawdopodobnie będziemy chcieli zamienić na oświetlenie tak zwane parkowe, dla którego obostrzenia nie są tak duże jak dla oświetlenia ulicznego. Spełni swoją funkcję i mam nadzieję, że uda się przekonać pana projektanta, żeby kontynuował to zadanie w nieco innym zakresie i tak, żeby jednak spróbować, nie naruszając tej infrastruktury, która w tej chwili jest, mam na myśli istniejące chodniki, istniejące jakieś place, parkingi, wkomponować to oświetlenie, które w przyszłości będziemy mogli wykorzystać przy przebudowie również infrastruktury tej komunikacyjnej i zieleni. Mogę, pani przewodnicząca? Proszę, panie radny. Mogę przedstawić swoją wersję i swoją wizję tego wszystkiego. Według mnie, a rozmawiam z mieszkańcami, to był pomysł mieszkańców, zaakceptowany dwuletni pomysł mieszkańców. Chcieliśmy dodatkowo kilka lamp po to, żeby rozświetlić zacienione, niebezpieczne miejsca na osiedlu. To zadanie was przerosło. Bo to było tylko i wyłącznie kilka lat. Chcieliście być, nie wiem, mądrzejsi, bardziej sprawni od zebrania sołeckiego, od nas radnych, którzy zabiegamy o te inwestycje. Wymyśliliście sobie, że no to jak co tam parę lat, to chyba na tej zasadzie chyba, że to za małe zadanie na naszą gminę. No to zróbmy od razu wszystko. Ja jako radny byłem za, bo to jest zawsze krok do przodu. Ale od razu rozmawialiśmy, że to będzie taka pomoc z waszej strony, która przyblokuje to wszystko. Niestety to się sprawdziło. Za każdym razem macie jakiś problem, a to z projektem, a to z wykonawcą, a to z umową, a to wam ktoś ucieka. Dwa lata są pieniądze niewykorzystane. Czy to są niewykorzystane pieniądze dlatego, że mieszkańcy mają jakiś opór? O czym wy tutaj mówicie? Opór na głupotę, która była zaprojektowana, tak jak najbardziej. I co zrobiliście w tym kierunku? Rok. Wiecie, były konsultacje przeprowadzone przez nas radnych na osiedlu. Wiecie przynajmniej od roku, co mieszkańcy osiedla chcą. Ja mam tylko jedno zdanie na ten temat. Tak bardzo chcecie nam, mieszkańcom, to zrobić. I pan wójt, i pani przejęła pani. Najpierw było tłumaczenie, że pani przejęła obowiązki od poprzednika. No ale teraz już chyba pani odpowiedni czas pracuje, żeby to w końcu ogarnąć. Znowu słyszę, że jest jakiś problem. Z czym wy macie problem?
Sugestie, że no jak dołożymy jedną gałązkę do instalacji, to coś tam będzie wybijać. Skąd wy to wiecie? Rozmawiałem z opiekunem tej całej instalacji. Mogliście sobie porozmawiać z byłym pracownikiem. Wszyscy doskonale wiedzą, gdzie ta instalacja ma słabe punkty, ale tego nie chcecie słuchać. Ale przedstawiacie nam, mieszkańcom, tam radnym, Mrzonki, jak to będzie wspaniale, zrobimy cały projekt, całe osiedle. Nawet tego nie możecie zrobić. Panie Damianie, to jak z tymi wiatrami było? Oddaliście pieniądze z projektu, gdzie nie całą koncepcję zrobiliście, bo podobno się nie da. No, u jednego na placu prywatnym się da, u drugiego na placu prywatnym się nie da. I tak się z wami trzeba kopać, za przeproszeniem, argumentacja jest po prostu żadna. Nie chcecie tego zrobić? Weźcie te pieniądze, zabierzcie je sobie i nikomu łaski nie będziecie robić. Dajcie sobie spokój. Bo jeśli wam przerasta was ta inwestycja, to albo trzeba sobie dać spokój z taką robotą, albo przeznaczcie to na inną. Przyjdźcie do nas do radnych, powiecie, słuchaj, ten temat nas przerasta, zorganizujcie sobie spotkanie, przerzućcie to na coś innego. Nie, może stawy kopiemy w parku, może go w końcu dokończymy. Fontannę możemy zrobić. Może fontannę po raz następny. My się możemy przez następne 3 lata kopać w to, że wy będziecie udawać, że chcecie to zrobić. A my nie chcemy. A my stwarzamy opory. No jak można nie stworzyć opory? 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu mam informację ze wspólnoty tutaj z tego placu 9, 10, 11, 12, że dostają znowu te same papiery. Co wy udajecie, że coś chcecie zrobić? Komu to służy? Bo na pewno nie mieszkańcy. Przynosicie dokładnie te same papiery, które zanegowaliśmy jako mieszkańcy rok temu. Konsultacje były 1,5 roku. Wystarczy słuchać mieszkańców. Ale jest opór, ja nie wiem, czy na innych sołectwach jest inaczej, czy tutaj po prostu dlatego, że to ta grupa radnych wymyśliła, nie inna, ci ludzie, to znaczy, że trzeba to skorpetować. Bo to zakrawa na kpin. Tylko ta kpina, jeżeli będziecie dokuczać radnemu jednemu, drugiemu, my to przeżyjemy. Ruszymy w teren. Tylko proszę zobaczyć w tym raporcie. Razem na inwestycje plan wydatków był 529, zrealizowane 399, 130 tysięcy. Zwrotu od wojewody mamy około 18%. 25 tysięcy przychodzi nam koło nosa. Kto za to odpowie? Były komisje, które miały być odpowiedzialne. Chyba pan Kotowski był za to odpowiedzialny, za fundusze sołeckie. Był, czy się zajmował? Bo to, że się czymś zajmujecie, ale wy nie macie żadnej odpowiedzialności. 25 tysięcy wam przychodzi tak lekko w rękę. Kto może stać i powiedzieć, słuchaj Czarnecki, zdarzyło się, były takie i takie problemy, może nie umiemy, zmieńcie zadanie, czy może w innych, no ale takie tłumaczenia, że był COVID, że koło gospodyń czegoś nie mogły zrealizować, festynu za 1000 zł. To są pieniądze ludzkie. Ludzkie, które zarabiają też dodatkowo, bo są zwroty. Czego nie możecie zrozumieć, co was przerasta? Może wynajmijcie to, ogłoście sobie przetarg na całkowitą realizację tego zadania sołeckiego. Od A do Z. Odpalcie komuś 2, 3, 5%. Niech to zrobi, bo wy sobie z tym po prostu nie radzicie. A wasza indolencja i niekompetencja powoduje to, że nie mamy dodatkowych wpływów ze zwrotu od wojewody. I oświetlenia. Jest raport, jaki wniosek był wyciągnięty? Czy może zamiast inspektora Kotowskiego, może ktoś inny się tym zajmie? Bo skoro macie niezrealizowane aż tyle, to znaczy, że kurczę, może ten gość jest czymś innym dobry, a tym może wyznaczymy kogoś innego. Niech sobie poradzi z tym problemem.
lubicie, no nie wiem, ja mam wrażenie, że lubicie po prostu temu osiedlu na złość, że wybrali takich radnych, a nie innych. Ale to jest moja subiektywna ocena. Ze wszystkim był problem. Z wiatami śmietnikowymi. Zobaczcie teraz, jaka jest kultura. Wyobrażacie sobie, które bało, co by było? Ale do przodu to się chciał coś pisać. Jak Madejski podpisy zebrał Czarnecki, to później się chciał napisać. Chciałbym się zapytać, kto jest winny uszczuplenia dochodów tej gminy o 20, prawie 25 tysięcy w związku z niezrealizowaniem funduszu sołeckiego w 2020 roku. Kto jest odpowiedzialny? Bo ktoś musi wziąć to na karę. Jest jakiś rycerz? Czy po prostu będziemy siedzieć cicho, ja będę sobie pytał, przedstawiał fakty. Część rady będzie sobie klepać, tak jak sobie klepie. Będą się cieszyć, że dostaną Kruszyna za 60 tysięcy. Za 3 lata znowu dostaną za 60 tysięcy. Ja chcę takie wnioski, żebyście przedstawili jako przedstawiciele, jako rządzący tą gminą. Słuchaj, Czarnecki, kurczę, mamy tyle, no tyle poszło, no nie udało się. Ale nie mówcie mi o COVID-zie, bo COVID to jedno koło gospody nie zrealizowała jakiegoś festynu ogórkowego. To jest 1000 zł, a strat mamy 130. To COVID wam wszystko zabrał? Umiejętności, chęci? Czy może to są animozje osobiste? To wiecie tam, przemyć się przez radnego, niech mi tam szepnie do ucha, nie zajmuj się tym, co ci zrobię. Znaczy, kto mieszkańcom zrobi. A tu jak jest kłopot, jak są pytania, pan wójt się powołuje, że uczestniczyłem w tych spotkaniach. Tak uczestniczyłem. Bo chcę wam swoją wiedzą pomóc w pewnych rzeczach. Chcę naprowadzić na strategię, na rozwinięcie tego wszystkiego. A tu jest po prostu tak, spotkanie, kurczę, jak już dużo gada, robimy spotkanie, z którego nic nie wynika. Gość przychodzi, projekta, na pytanie, dlaczego jest na jednym placu 17 lamp, mówi, no bo tak mu wychodzi. No to jak mu tak wychodzi, pogadaj sobie z panem wójtem i dajcie źródło finansowania tych 17 lamp. W tym momencie są 4. I jest to jasne. Dołożyć dwie, zaplanować już, gdzie mają być zatoczki, bo ja nie oczekuję od was żadnych cudów. Ja po prostu nawet nie chcę, żebyście dokładali z budżetu, bo to jest, my już walczyliśmy ze śmietnikami. Nie chcecie, nie dokładajcie, ale wykorzystajcie te pieniądze, które nam się jawnie należą z Funduszu Sołeckiego. Jest teraz 70 parę tysięcy na oświetlenie. No powiedzcie mi, jaki jest problem z tym, że to oświetlenie dalej nie istnieje. Może czekacie, aż ktoś komuś w łeb da za przeproszenie w tych ciemnych alejkach? Gdzie tkwi przyczyna? Co was przerasta? To nie jest normalne. Mamy pieniądze, bo ja rozumiem, że pan wójt może mieć wizję, ale nie ma pieniędzy. No to zawsze jest problem z pieniędzmi. Tu pieniądze są. Ale wizji nie ma. Nie ma chęci. A w parku jak było? Chodniki zrobione najpierw, a później lampy kupane. Przepada, to tak robi. To nie tylko tu u nas w parku. W parku na Dołku też były takie same rzeczy. Ale ile lat się można uczyć? Małe dziecko by się nauczyło. Wracając do tego Funduszu Sołeckiego, tak będziemy sobie skakać, ja nie będę zabierał wszystkim możliwość wypowiedzi na temat tego raportu. Proszę mi powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za uszczuplenie dochodów gminy o 25 tysięcy. Może inaczej trzeba pytanie sformułować, dlaczego te zadania nie zostały zrealizowane. I w tym momencie pan już wie, po pierwsze te 35 tysięcy z osiedla, no niezrealizowane to zadanie przeszło na ten rok. Oczywiście to jest jedna rzecz. Były zaplanowane zadania, budowa oświetlenia i tam nie wystarczyło środków. Było też zadanie pod tytułem zakup działki na potrzeby sołectwa Pomorzany Kolonia
nie było chętnego do zbycia. I tutaj, gdyby te kwoty zsumować, to wyjdzie ta właśnie kwota, która nie została zrealizowana. Ale te zadania, pieniądze zostały przełożone na następny rok. I w tym momencie nie będziemy, nie można rozmawiać o tym, bo 18 czy 20 tysięcy nie wpłynęło do budżetu. Bo te zadania nie mogły być zrealizowane, nie zostały zrealizowane. Nie mogły być zrealizowane z różnych powodów. Albo przerost, bo jeżeli zadanie dwa razy droższe, zabezpieczono 40 czy 30 tysięcy, a zadanie kosztowało 60 czy 70, to nie było pieniędzy. To nie było pieniędzy. W tej chwili jeszcze raz chcemy, aby te wszystkie zadania, które były i z Funduszu Sołeckiego pieniądze, żeby w tym roku je próbować zrealizować. To, co się nie udało ubiegać. To jeżeli panie wójcie chcecie to zrealizować, to mamy mamy w tym momencie pół metra. Na zapytanie na poprzednich sesjach, co się dzieje z realizacją Funduszu Sołeckiego. Ja nie pytam po to, żeby wam dokuczyć, tylko po to, żeby was zmobilizować do wykonania tego Funduszu Sołeckiego, bo ileż można tych pieniędzy przekładać, nie dostawać dofinansowania tych 18, prawie 18%, ileż można to robić. Ale mieszkańcy są też ciekawi, kiedy to będzie skończone. I teraz proszę, akurat jest dobra okazja do tego tematu. Na pytanie, tam przeznaczyliśmy dwa sołectwa i osiedle, i Dołek przeznaczyło parę tysięcy złotych na wykonanie chodnika na placu szkolnym. To jest wyjście furtka od strony wiatracznej do placu zabaw nowego i później dalej na parking. I na pytanie, co się z tym dzieje? Mamy już pół metek. Dostaję odpowiedź, wykonanie Funduszu Sołeckiego. Chodnik przy szkole w Mierzwicy. Ze względu na mały zakres prac, zadanie należy połączyć z innymi robotami drukarskimi planowanymi w tym roku na terenie Mierzwicy. Jeżeli bym taką odpowiedź dostał face to face, to nie wiem, co bym zrobił. Ale w tym momencie proszę mi powiedzieć, uspokoiłem się, będę dociekał, bo ta odpowiedź była tak bezczelna, że nawet jej nie będę komentował. A podpisała się, sporządziła pani Dorota Albiniak, a podpisał się pan Wójt. To proszę mi powiedzieć, co po pół roku przy wykonaniu takiego małego zakresu zadań jak chodnik, co my mamy powiedzieć jako mieszkańcom, kiedy to będzie, tak jak tutaj Marek się domaga, kiedy to będzie? Czy może inaczej? Może żyjemy w trochę innych standardach, ale ja bym, panie Albiniak, ja bym sobie życzył odpowiedź tego typu. W tym momencie wykonaliśmy już prace projektowe, zgłoszeniowe, cokolwiek. A nie ze względu na mały zakres prac, zadanie należy połączyć z innymi. No to kto? Ja mam połączyć? Czy to pani ma połączyć? I z jakimi jeszcze innymi zadaniami drukarskimi chce pani to połączyć? Czy może chce pani stworzyć jakieś dodatkowe zadanie, żeby zrobić to? Czy już poszły jakieś zawiadomienia odnośnie i ewentualnie jakiś projekt, szkic tego chodnika? Dlaczego mi pani tak bezczelnie po prostu odpowiedziała? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. Szanowny panie, bardzo żałuję, że pan to tak odebrał, ale nie było ani moją, ani wójta intencją, żeby ktokolwiek odebrał to jako naszą bezczelność. Jeżeli pan to tak odebrał, to przepraszam i żałuję. Rzecz jest taka, że tak jak w tym piśmie zostało napisane, jest zadanie na tyle małe, że żaden z wykonawców w sezonie nie jest zainteresowany ściągnięciem ludzi i sprzętu, żeby to zrobić. Będziemy mieli roboty drukarskie przy miniparku i będziemy mieli na Głowackiego. I uzgodniono w szczegółach, pan Roman Ankurowski będzie to realizował. I mamy to uzgodnione w taki sposób, że wtedy z którymś z wykonawców prosimy o wycenę i zostanie to zlecone, tak żeby mając tutaj ludzi i sprzęt, mógł po prostu zrobić to
przy okazji, kolokwialnie mówiąc. Czy mogę? To jest już tak. Proszę. Czy pani, pani kierownik, czuje tą subtelną różnicę między jedną a drugą odpowiedzią? Czuje pani to? Nie czuję. Czy nie czuje pani tego? Nazywa pani swoją pierwszą odpowiedź taką, która mogła wzbudzić emocje. Ale ona nawet nie leżała, nawet to tworzyło dziecko z podstawówki. W żaden sposób nawet nie trąci odrobiną profesjonalizmu kierownika w jednostce w urzędzie. W ogóle, zrobię jak będę miał ochotę. To jest taka odpowiedź. Bulwersująca. Mam was gdzieś. Zrobię jak coś będzie mi pasowało. Jak będzie pogoda. Teraz to, co pani powiedziała, ma zupełnie inny wymiar. Wiemy dlaczego. Wiemy mniej więcej kiedy. Wiemy jak chcecie to zrobić i z czym to chcecie powiązać. To jest odpowiedź, która może usatysfakcjonować. I teraz osoba, która kieruje takie pytanie, na bazie takiej odpowiedzi, wie już, że musi śledzić okolice ulicy Głowackiego, patrzeć, co się dzieje w miniparku, bo tam, jak zaczną robić tam, to wtedy zrobią również ten kawałek ciągu pieszego. Ale na drugiej stronie szali jest pani, no przepraszam, to powiem, ale ja też poczułem się urażony, bo ta odpowiedź była bezczelna. Ona była bezczelna. Ja jestem wielkim urzędnikiem, a ty jesteś nikim. Pytający. Nikim jesteś. I tak naprawdę nie powinieneś w ogóle dotykać mojego majestatu, bo ja tu rządzę. I teraz jeszcze chciałbym pokazać, jak to wygląda tak naprawdę w innych okolicznościach. Tak, gdzie trzeba było zrobić schod na szybko w przedszkolu, bo już naprawdę presja społeczna była taka duża, to jakieś 12 metrów kwadratowych, bo tyle mniej więcej, zrobiono jedno po południe niemalże, prawda? W taki sposób, żeby nie kolidowało to z pracą ośrodka przedszkola kompletnie, tak? I udało się to zrobić. Pandemia nie przeszkadzała, nic nie przeszkadzało. Daliście radę to zrobić. To potwierdza, że jeżeli tylko chcecie, to potraficie. A tu, na bazie tego przypadku, po prostu nie chcecie. I ja też zaczynam myśleć, że jeżeli któryś z projektów, któryś z zadań jest firmowany nazwiskiem któregoś z radnych, który akurat ma lepsze pomysły od was, to za wszelką cenę zrobicie wszystko, żeby to nie zostało zrealizowane. Niestety, ale tak to ja odbieram. I mam tu gdzieś, co wy na ten temat myślicie. Ale to jest fakt. Proszę panie kierowniku. Panie radny, najwidoczniej w innych standardach rozmawiamy i najwyraźniej dla mnie było oczywiste, że rozmawiam z ludźmi, którzy czują inwestycje i rozumieją, że taka myśl, która tam została przedstawiona, że będzie zrobione zadanie przy okazji, kwota, jaka jest w budżecie, dla państwa jest czytelne, że rzeczywiście, a szczególnie dla pana radnego Czarneckiego, który w budownictwie pracuje i wie, jak się liczy koszty i jak się je planuje. I dla mnie to było... Jestem zdumiona, że panowie tak to odebraliście i tak publicznie teraz to podkreślacie i próbujecie pokazać, że zachowałam się bezczelnie i jeszcze tak jak pan Zielonka powiedział, zachowuje się jak osoba, która tutaj jest ponad wszystkim. Nie, nie jestem ponad wszystkim, nigdy się tak nie czułam i nigdy tak się nie zachowywałam i nie będę. To, że państwo to tak odbieracie, to już pozostawię bez komentarzy. To ja pani coś powiem. Odpisanie, że ze względu na mały zakres prac, komukolwiek, na jakikolwiek temat, tu się bezczelnie. Bo ten mały zakres prac dla tej szkoły, dla tych dzieci, które muszą wchodzić do placu zabaw po błocie, w niesprzyjających warunkach, to nie jest mały zakres. I to chyba Damian to miał na myśli, mówiąc o tym. Jeżeli chyba inne szkoły budowlane kończyliśmy, a wydaje mi się, że na pewno inne szkoły budowlane kończyliśmy, odkąd tu jestem, sugeruję, zawsze sugerowałem, że roboty budowlane należy startować zawsze na początku roku. Jak firmy mają mały portfel zamówień. A wy co robicie? Wy czekacie na to, aż zwiększy się zakres roku. Czy pani uważa, że firma
będzie łączyła te trzy zadania. Tu malutkie, tam malutkie i tam malutkie. I oszczędzi na tym w kosztach. Nie, to jest błąd. Ale takie małe zadania są solą w oku dla tych małych firm. Proszę zobaczyć, że ta gmina się utrzymuje generalnie z podobami. Ogłoście, konkurs, ofert, cokolwiek. Zróbcie, zobaczycie, ile się osób zgłosi. Małe firmy, które właśnie zaczynają od takich małych chodników, bo ich nie stać na to, żeby ulicę położyć. Raz, że nasi mieszkańcy, nasze firmy będą zarabiały i będą tu płaciły podatki. Dwa, to będzie start, ułatwienie dla takich naprawdę małych brygad. Dla tych ludzi, dla tych chłopaków, którzy biorą po 20 czy 40 tysięcy na rozpoczęcie działalności, właśnie zaczynają od czegoś takiego. A wy idziecie znowu w połowie roku idziecie, że będziecie konsolidować to wszystko. Ale to i tak są małe roboty. Nieważne, czy to będzie dwie czy trzy, ale to są małe roboty. Tu duża firma nie przyjdzie, bo jej się nie będzie opłacać, przerzucać z budowy na budowę. I puszczajcie, wiedzieliście o tym chodniku pod Kresie. No i teraz tłumaczenie, że no jest teraz środek szczyt sezonu hodowlanego. No chwilę. Skoro wiemy od września, jak wtedy pani pracowała. Pomijam to osiedlenie, które źle tam sobie przekazywaliście, niby takie tłumaczenie. Dobrze, ja to przyjmuję, że to jest jakieś tam tłumaczenie. Ale w tym momencie, wiedząc o takim chodniku, nie wiem, zgłoszenie, nie wiem, iść do pani dyrektor, zapytać się, jak to ma wyglądać. Iść do mocowego, do ludzi, którzy załatwiali te pieniądze. Do sołectwa jednego, do sołectwa drugiego. Jeżeli dwa sołectwa dają pieniądze z funduszu sołeckiego na taki mały zakres prac, jak to pani nazwała, to ja powtarzam jeszcze raz, to nie jest mały zakres prac dla tych sołectw. Ten chodnik jest bardzo im potrzebny. To po pierwsze. Po drugie, jak już jesteśmy tutaj na tym placu, jest z dofinansowania zrobiony ten plac zabaw przy szkole podstawowej. Jednym z warunków było to, że on jest ogólnodostępny. Przerabialiśmy to przy załatwianiu dofinansowania do placów zabaw w parku. Nie tylko u mnie, ale też w różnych. I co tam było? Jednym z warunków było to, że on ma być ogólnodostępny. Przejeżdżamy, szkoła nie pracuje, brama jest zamknięta. Ten plac nie jest ogólnodostępny. Niech się znajdzie ktoś, kto będzie chciał nabruździć. I jeszcze możemy stracić dofinansowanie. Bo jednym z założeń dofinansowania, już nie pamiętam z jakiego funduszu, czy to były pieniądze z Unii Europejskiej, ale jednym z punktów było to, że te place będą służyły mieszkańcom i będą ogólnodostępne. Nie ma ani chodnika w bardziej niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Podczas deszczu już się tam wyrobiła ścieżka, już jest tam błoto, a dwa, on nie jest dostępny. W sobotę, w niedzielę, to wszystko jest pozamykane. Ja rozumiem jedną stronę, szefostwo szkoły, które ma odpowiadać na nieco, przecież nie będzie dawać człowieka na sobotę i niedzielę, żeby pilnował pracy zabawy. Ale to był jeden z warunków dotrzymania dofinansowania. To taki temat boczny, że tak powiem, żeby nie było z tego tytułu żadnych nieprzyjemności. Więc wracając do tego chodnika, prosiłbym o jak najszybciej ustalenie, czy to z panią dyrektor, czy z kimkolwiek, nie wiem, przebieg tego chodnika. Ustalenie zakresu i ustalenie kosztów tego. Bo za chwilę przyjdzie wrzesień, październik i okaże się, że zabraknie 3000 zł, no i pan wójt nie będzie miał z czego dołożyć i inwestycja upadła. Jakby to był wasz pierwszy raz, to ja bym się nie odzywał, czekałbym, aż wyciągniecie sami wnioski, ale to się, ja jestem siódmy rok, tak? I to się powiela, te czynności się powielają. I jedną rzecz potraficie zrobić za wstrzyknięciem palca, a drugą rzecz idzie bardzo opornie.
Tu jest mam zakres prac, osiedlenie jest. No nie mogę napisać, nie mogę przedstawić tego duży zakres prac, ale no sporo. No i z dużym sobie nie radzić, i z małym sobie nie radzić. Czy to jest klątwa, że to Czarnecki o tym mówi? Klątwa Czarneckiego. Następne, jeżeli jesteśmy już przy raporcie i przy stanie. Było zapytanie odnośnie dokumentacji projektowych, które nie zostały zrealizowane i chodziło o to, żeby były przedstawione projekty i kiedy tracą ważność. Odpowiedź. Wykaz dokumentacji projektowej, które nie zostały zrealizowane, został udostępniony zainteresowanym radnym. Dostępny jest u kierownika referatu infrastruktury i środowiska. Skoro zadajemy pytanie jako wniosek na sesję, bo to z sesji ściągnęliście te pytania, to proszę mi powiedzieć, jak mam określić taką odpowiedź? Bo ja to odbieram osobiście tak. Po całym Czarnecki w duszę będziesz chciał się dowiedzieć, to przyjdź i powiedz. Poświęciła pani, bo tu pani się potem podpisuje, poświęciła pani, żeby stworzyć to zdanie parę minut. Dlaczego, jeżeli on jest dostępny u kierownika, dlaczego nie ma skanu, czegokolwiek, dołączenia jako załącznik? No skoro już to jest. No proszę mi powiedzieć, czy to nie jest z waszej strony bezczelne? Pytam o dokumentację. A wy mi odpowiadacie, że jest u kierownika. Oni mówią, nie, no czy to jest normalne, czy może ja mam inne standardy, może ja mam przerost formy nad treścią. Ale czy to nie jest coś normalnego? Jak pytamy, i to nie jest pytanie raz zadane. To pytanie się powielało na każdej jednej sesji. To była rozmudzenia, aż mi się niektórzy mieszkańcy mówią, no Damian, ciągle się powtarzasz. No ale z drugiej strony no, trzeba być tak dociekliwym, konsekwentnym i tak jak Damian Zielonka co sesję was pytał o ulicę Ogrodową i co sesję nie dostaje odpowiedzi, ale cały czas pyta. No to my się mamy tak bawić. Przepraszam. Mam informację, że nie ma obrazu ani dźwięku w transmisji. Panie ministrze, czy może pan w końcu coś zrobić? Żebyśmy nie mieli takich prostych problemów? Może akurat coś robi, bo nie interesuje mnie to, że ktoś coś robi. Jeżeli zgłaszają się ludzie z gminy, że chcą oglądać, to znaczy, że są zainteresowani tym, co się dzieje. No bo też już dostałem kilka takich informacji, że to jest przerywana ta transmisja i wie, bo to pomoże. Czy co, przerwę robimy, czy nie? 10 minut do przerwy.